Siema, witamy Was w kolejnym odcinku Trójbój z SFD. Jesteśmy w CrossFitie Wrocław. Przyjechał do nas Michał Tybora. Jesteśmy tu razem z Jurandem. Jestem Brzyd i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Dzisiaj zaprezentujemy Wam kilka ćwiczeń akcesoryjnych, które Wam pomogą zwiększyć Wasz wynik w martwym ciągu. Na pierwszy ogień pójdzie Hoover Deadlift, czyli martwy ciąg poduszkowy, albo inaczej zwany martwym ciągiem pauzowanym tuż po oderwaniu. A drugim ćwiczeniem, jakie Wam zaprezentuję, będą skłony ze sztangą stojąc. Czym się charakteryzuje i w czym Wam pomóc tak naprawdę martwy ciąg z pauzą przy samej ziemi? Przede wszystkim ma Was nauczyć odpowiedniego spinania się i pozycji. Nauczy Was trzymać górny grzbiet i angażować nogi w ruchu oraz trzymać izometryczne spięcie, co jest bardzo ważne. Bo inaczej Wasz martwy ciąg nie będzie poduszkowy, a będzie wędkarski, czego nie chcemy. A jak wiecie, ma być sztywno i ma być ciasno. Na czym to polega? Chwytamy sztangę w standardowym układzie. Wszystko jest tak samo. Zaciągamy. Wyciągamy troszeczkę luz, trzymamy napięcie i pach, i robimy martwy ciąg. I to było jedno powtórzenie, tak samo. Napięcie, wyciągnięcie luzu, lekkie oderwanie i pach. Jeżeli chodzi o samo ustawienie do martwego ciągu, wszystko znajdziecie oczywiście w naszym wcześniejszym filmiku. To ustawienie, które Wam zaprezentował teraz Jurand, różni się tylko i wyłącznie w tym, że sylwetka zastyga na sekundę czy dwie tuż po oderwaniu sztangi od ziemi. Drugim ćwiczeniem akcesoryjnym, które chciałem Wam zaprezentować, i jest to moje ulubione ćwiczenie akcesoryjne zarówno do przysiadów, jak i martwego ciągu, są skłony ze sztangą stojąc. Ćwiczenie to fantastycznie buduje całą tylnią taśmę, od górnego grzbietu poczynając, po krupę kulszowo-golenią kończąc. Ze względu na duże pochylenie tułowia i konieczność pracy całym grzbietem. Wygląda mniej więcej tak. Więc w tym ćwiczeniu trzeba zachować takie postawy, przede wszystkim mocno spięta sylwetka, napięcie mięśni brzucha i całego core. Paweł będzie wykonywał ruch idąc biodrami w tył, czyli będzie robił ruch hip hinge'u, a nie będzie się po prostu stricte pochylał do przodu. Zgięcie w kolanach jest niewielkie, takie po prostu, żeby tylko nie czuć z jakiegoś nadmiernego rozciągnięcia grupy tłuszczowo-goleniowej. I dodatkowo możemy tu zastosować trzy różne rozstawy stóp, wąsko, średnio lub szeroko. Im będzie szersze rozstawienie tych stóp, tym będzie większe zaangażowanie przywodzicieli oraz mięśni pośladkowych. Ja ze swojej strony pokażę Wam dwa tożsame ćwiczenia. Jedno z nich to jest SLDL, czyli martwy ciąg na prostych nogach. Drugi to będzie RDL, czyli rumuński martwy ciąg. Zachęcam do obejrzenia naszego poprzedniego filmu o martwym ciągu, kiedy padło dosyć kontrowersyjne stwierdzenie, że martwy ciąg to jest jednak pchanie, a nie ciągnięcie. Tak tutaj, dla równowagi, pokażę Wam typowo ciągnące ruchy. Pierwszy z nich, czyli martwy ciąg na prostych nogach. Ustawiamy się w sposób taki, że mamy równolegle stopy, wycofane kolano, stąd stajemy troszeczkę dalej. Ja proponuję również robić to nie z poziomu naszych piszczeli, ale z poziomu palców, żeby jeszcze mocniej utrudnić to ćwiczenie. I chwytamy sztangę. Na szerokości barków, może być trochę szerzej. Kolanko jest lekko zgięte. Martwy ciąg na prostych nogach jest tylko z nazwy. Łamiemy sztangę, łapiemy napięcie na dupie i na dwójkach i wyciągamy ciężar do góry. Tą samą drogą wracamy. Każdy ruch jest z martwego punktu, czyli z ziemi. Bardzo silnie jest zaangażowana tylnia taśma, szczególnie dwójki, które w tym ćwiczeniu biorą bardzo duży udział. I dlaczego warto to stosować? Ano dlatego, że po pierwsze jest to trudniejszy wariant niż normalny martwy ciąg, stąd używamy troszeczkę mniejszych ciężarów. Nie zajedziemy tak układu nerwowego jak w przypadku robienia normalnych, tradycyjnych, ciężkich martwych ciągów. A przede wszystkim, jeżeli już ustaliliśmy, że martwy ciąg to jest ruch pchający, ale jednak musi nam coś z tyłu izometrycznie trzymać. Właśnie ten tył budujemy właśnie tymi ćwiczeniami, a to, co będzie pchało w martwym ciągu, robimy na przysiadach, a przysiady i tak już robimy. Więc jeżeli ciągniemy klasycznie, to tak naprawdę robiąc to i robiąc przysiady, nie musimy robić martwego ciągu, żeby nasz wynik wzrastał. Martwy ciąg rumuński. Dlaczego? Przede wszystkim nie każdy będzie mógł wykonać z ziemi poprawny SLDL, zanim poprawi swoją siłę na tylnych partiach ciała, a przede wszystkim nauczy się angażować odpowiednio w krótkim czasie wszystkie jednostki motoryczne niezbędne do wykonania ćwiczenia. I właśnie dlatego drugim akcesorium jest martwy ciąg rumuński, który wykonujemy w taki sposób, że sztanga jest na podwyższeniu. Chwytamy ją, podnosimy, wycofujemy się i teraz cały ruch, oprócz tego, że nie pauzujemy sztangi na ziemi, wygląda tak samo. Jedyną różnicą jest to, że zatrzymujemy się nad ziemią do momentu, w którym możemy utrzymać napięcie na tylnych partiach ciała.
Główna różnica jest taka, że tutaj w RDL-u pracujemy w stałym napięciu, stąd będzie to ćwiczenie troszeczkę lepsze pod kątem hipertrofii, natomiast w SLDL-u pod kątem angażowania jednostek motorycznych w krótkim czasie, żeby maksymalnie je wykorzystać w ruchu. Którą wersję sobie wybierzecie, musicie sobie stestować, a także sprawdzić, na jakim etapie jesteście wytrenowania, czy możecie wykonać już to ćwiczenie z ziemi, czy niestety potrzebujecie troszeczkę pracować jeszcze z podwyższenia. Ćwiczenie, które ja chcę z kolei Wam zaprezentować, to będzie front squat, czyli ćwiczenie, które bardzo mocno wzmocni pierwszą fazę martwego ciągu, czyli leg drive. Oraz drugie ćwiczenie to będzie block pull, który zdecydowanie pomoże Wam w zakończeniu boju i nauczy Was wykorzystać odpowiednio pośladek podczas właśnie martwego ciągu. Ok, no więc front squat, czyli przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu. Bardzo mocno zaangażuje on mięśnie czworogłowe uda, który właśnie wzmocni siłę naszego leg drive'u, czyli pierwszego ruchu podczas martwego ciągu. Dodatkowo ćwiczenie to wzmocni siłę naszego grzbietu, która na pewno będzie potrzebna do utrzymania stabilnej pozycji podczas martwego ciągu. Jak wygląda to ćwiczenie? Wchodzimy sobie pod sztangę dosyć głęboko, tak żeby była oparta z przodu na przednie części mięśni naramiennych. Następnie wykonujemy wdech, blokujemy sobie brzuch i zaczynamy ruch od wyjścia kolan do przodu. Jeżeli mam kogoś dużego, kto wpadł za dzieciństwa do kociołka Panoramixa i ma niestety on dosyć ograniczoną mobilność w obręczy barkowej, to z pewnością nie będzie on w stanie wykonać zwykłego przysiadu front squat, ponieważ nie będzie w stanie on tak wejść pod sztangę. Może on w tym momencie wykorzystać sobie paski do martwego ciągu. Paski montujemy sobie normalnie na sztandze, tak jakbyśmy chcieli je zacisnąć, to nam ma za zadanie wydłużyć ramię. I dzięki temu, kiedy jesteście niemobilnymi klocami, na przykład tak jak ja, dajecie sobie parę centymetrów, paręnaście centymetrów więcej w ramieniu i możecie dokładnie tak samo chwycić ładnie sztangę jak brzyd, ciągnąc łokciami do góry, stabilizując całą pozycję i trzymając mocno sztangę w napięciu. Ostatnim ćwiczeniem, które chciałem Wam zaprezentować, będzie block pull, czyli dociągnięcia. Będą tu wykonywane martwe ciągi, kiedy sztanga leży na podstawce. Sztanga będzie leżała dokładnie pod linią kolan, a cały ruch będzie wykonywany tylko i wyłącznie za pomocą mięśni pośladkowych. Wygląda tak, że chwytam sztangę, wyciągam luz, a następnie przez mocne spięcie mięśni pośladkowych wypycham biodro do przodu. Ćwiczenie to z pewnością pomoże Wam wzmocnić ostatnią fazę ruchu, czyli lockout. Jeżeli z tym macie problem, to block pulle na pewno Wam tym pomogą. W tym ćwiczeniu ważne jest to, aby być dosyć mocno pochylonym, mniej więcej w takiej pozycji, bo w innym przypadku, jeżeli się troszkę wyprostujemy, będziemy i z tej pozycji po prostu już pociągniemy, będziemy angażować również mięśnie czworogłowe uda, a zupełnie nie o to chodzi w tym ćwiczeniu i nie będzie ono po prostu spełniało swojej funkcji. Zakończyliśmy właśnie serię naszych akcesoriów do martwego ciągu. Jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej, piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał SFD, komentujcie, odwiedzajcie również nasze fanpage, piszcie, co byście chcieli zobaczyć i będziemy to robić. Pozdrawiam.